przestudiujmy, jak ten operator Laplace'a, Beltramiego, D'Alemberta, Riemanna, można powiedzieć też, działa na funkcjach, prawda? No więc piszemy Laplacian F to się równa gwiazdka DF. Dobrze? Aha, proszę Państwa, uprzejmie proszę o listę obecności, dobrze? W postaci takiej jak zwykle, to znaczy w postaci czatu z imieniem i nazwiskiem. No i jedziemy. No więc proszę Państwa, co to jest DF? No DF, no to jest po prostu DF po DXI, może niech będzie K, DXK, prawda? Dobrze. No co to jest gwiazdka DF? No to już wiemy, bośmy to przed chwilą pisali, to trzeba te współczynniki najpierw podnieść im wskaźnik, prawda? Czyli trzeba napisać DF po DXK. Następnie podnieść wskaźnik, to znaczy GLK. Już K nie ma tego wskaźnika, bo on jest wysycony. Tu zostaje L. Jeszcze, żeby z tego zrobić gęstość wektorową, a nie wektor, to przez pierwiastek z wyznacznika metryki pomnożyć i to potraktować jako gęstość, czyli następnie to wziąć tutaj wektor D po DXL i wyrzucić ten wektor z całego DX1 aż do DXN. No, to oczywiście to ożenione z tym, to jest forma objętości, więc tutaj... No. No dobrze, no to teraz jeszcze to trzeba. Czyli można powiedzieć, że to są te współczynniki, o, te współczynniki przy wyrzuconym XL-u, prawda? Przy wyrzuconym XL. Czyli to coś, to można napisać, że to są wszystkie DX1 aż do DXN z wyjątkiem L tego i jeszcze pewien znak jest, prawda? Bo jak tutaj zabić L, ten iloczyn wewnętrzny zabija pierwszy. W związku z tym, żeby zabić L ty, to go trzeba do tej rzeźni doprowadzić, czyli parę razy tam przekomutować, prawda? Czyli to jest niby to z wyjątkiem L tego i jeszcze jakiś znak, ale to na razie nie jest potrzebne, żebyśmy obliczali jaki. No i teraz trzeba zróżniczkować D gwiazdka DF. No czyli musimy zróżniczkować taką formę. To są współczynniki, a tutaj są wszystkie z wyjątkiem L tego. Prawda? No to ja a priori powinienem to we wszystkich kierunkach różniczkować, czyli powinienem o to coś zróżniczkować D po DX, no nazwijmy N, a tutaj wstawić DXN, no razy to, co było. No tyle tylko, że gdyby to N było różne od L-a, to tutaj już N by było, prawda? Bo w tym znaku są wszystkie z wyjątkiem L tego. Więc jakby na przykład to było 5, a ja bym to wziął 6, no to to by było równe 0. W związku z tym jedyny element, no bo na tym polega różniczkowanie zewnętrzne, prawda? Bierzemy ten współczynnik, różniczkujemy po kolejnych współrzędnych, dostawiamy DXN i mrożymy zewnętrznie przez to, co było. Prawda? Tak polega, na tym polega. Ale wyłącznie przeżywa różniczkowanie po L. Prawda?
Dlatego, że jak zunikuję po L, no to akurat tutaj L tego nie było, to tu wstawię L, no i będzie coś różnego od zera. Teraz to L jeszcze mogę doprowadzić na swoje miejsce. No to znów jakieś znaki są potrzebne. Ale proszę Państwa, to jest dokładnie ten sam znak, bo najpierw DXL zaprowadziłem do rzeźni i zabiłem, a potem go wskrzesiłem przy pomocy tej operacji i z powrotem go odprowadzam na jego swoje miejsce, prawda? Czyli dwa razy dokonuję tej samej liczby przestawień, czyli mam nadzieję, że to już się stanie jasne, że to trzeba napisać tak, że różniczkujemy jedynie po DXL. No co różniczkujemy? No to, co tutaj stało, ten cały współczynnik, prawda? Tu jest GLK, a tu jest D. Aj, przepraszam, ja tu. A nie, nie, jest funkcja. Oj, przepraszam, dobrze, wszystko dobrze. DF po DXK. To zróżniczkowałem ten współczynnik po DXL. Dostawiam DXL, a następnie go na swoje miejsce doprowadzam, no czyli zostanie tutaj dx iloczyn wszystkich, już dx1 aż do dxn. Prawda? I tu jest sumowanie po podwójne, po dxl, po l i po k. Czyli w sumie to jest liczba. To jest liczba. Ale pomnożona przez to, to jest taka n-forma. No a następnie jeszcze muszę zastosować gwiazdkę z tej n-formy, zrobić z powrotem zero formy. No to jak to jest? Pamiętamy, było na poprzedniej, jednej z poprzednich tablic, może to jeszcze jest gdzieś. O, jest, jest, proszę Państwa. O, jak mamy n formę taką, że jest coś razy dx1 dxn, to gwiazdka tej formy to jest podzielenie tego czegoś przez pierwiastek z g. Czyli to jest, proszę Państwa, w końcu to jest 1 przez pierwiastek z wyznacznika z tensora metrycznego, który tak żargonowo po fizycznemu zapisuje w ten sposób. No a następnie d po dxl pierwiastek z g glk czy kl, to jest wszystko jedno, bo g jest symetryczny, ale tu jest ta macierz odwrotna. To jest ta metryka odwrotna, prawda? I następnie d po dxk f. No dobrze, no to pierwsza rzecz. W przestrzeni euklidesowej, jak współrzędne są kartezjańskie, to znaczy ortogonalne, to macierz, tensor metryczny jest macierzą jednostkową, prawda? Czyli jeśli g i j to jest macierz jednostkowa, 1, 1, 1 i tak dalej, 1, a tutaj 0. No to co? Po pierwsze, to tam det z g jest równe 1. No w związku z tym to jest równe 1, więc nie ma o czym mówić. Można sobie pominąć. I natomiast g to jest delta Kronekera, czyli bierzemy na przykład pierwszą współrzędną, no następnie g, które tu ma jedynkę, to ma tylko jedynkę i ją różniczkujemy po pierwszej współrzędnej, czyli druga współrzędna po dx1. Potem bierzemy drugą współrzędną, to druga współrzędna, takie g, które tu ma dwójkę, to jest tylko jedno, mianowicie jak tu jest dwójka, bo to jest macierz jednostkowa, czyli ją różniczkujemy znów po dx2, czyli widzicie Państwo, że to jest, prawda, wtedy to się równa suma
po k równym od 1 aż do n drugich pochodnych d2f po dx k do kwadratu, prawda? Czyli to jest to coś, co czego was uczono zapewne gdzieś tam jako Laplacjan. Laplacjan to jest po prostu suma drugich pochodnych, ale uwaga, jedynie w ortonormalnym układzie współrzędnych. No dobrze, teraz, no dobrze, a w przestrzeni Minkowskiego, jakby tu była minus jeden, to czym to się różni? Ano tym się różni, że pochodna też będzie druga pochodna, suma drugich pochodnych, tyle tylko, że z takimi znakami, jakie tutaj stoją, prawda? Więc na przykład pochodna po czasie wejdzie ze znakiem minus, a te pozostałe pochodne wejdą ze znakiem plus. Czyli to jest operator falowy, operator D'Alemberta, prawda? Prawda? O, to tak przykład. Jeśli g i j równa się minus 1, a tutaj 1 i tak dalej, nieważne ile tych jedynek jest, to operator, ten operator f, no to się równa df po d, przepraszam, no to będzie minus, a może napiszę po prostu operator, nie w działaniu na f, tylko po prostu operator, to się równa minus d2 po dt kwadrat plus suma d2 po dx i kwadrat. O tak, z grubsza rzecz biorąc. Prawda? Czyli to jest to coś, co fizycy w czterech wymiarach często nazywają operatorem falowym i często Einstein wprowadził taki, no bo tu mu się kojarzyło, że trzy wymiary to trójkąt, a cztery wymiary to kwadrat, ale oczywiście no, najważniejsza rzecz to jest taka, że nie są same sumy, bo Laplacjan w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej też istnieje i tu by był plus. No, ale w czasoprzestrzeni ten odpowiedni operator wyznaczany przez metrykę czasoprzestrzenną, to jest taki operator, to jest operator falowy. Dobrze, proszę Państwa, a teraz tak, jak my sobie, czyli o, to jest ten Laplacjan na F. To jest taki wzór. No pięknie, myśmy go wprowadzili tak abstrakcyjnie, jakieś tam struktury bardzo skomplikowane, gwiazdki Hodge'a, dualizmy, bemole, krzyżyki i tak dalej. Ale na ten wzór można, ten wzór został odkryty już nie pamiętam przez kogo, ale no w pierwszej połowie XIX wieku, bo przypuśćmy, że jesteśmy w trójwymiarowej przestrzeni i chcemy obliczyć ten Laplacjan. Ale los tak chciał, że do naszych rachunków musimy używać krzywoliniowego układu współrzędnych. Och, jak wyliczyć Laplacjan we współrzędnych krzywoliniowych? A jak? Ano właśnie tak. Właśnie tak. I chciałem Państwu teraz zrobić dowód, że po prostu ten wzór nie zależy od wyboru układu współrzędnych. Uważam, że to jest bardzo ważny rachunek. No, jak koledzy matematycy, a mam bardzo wielu przyjaciół, którzy są wybitnymi matematykami, to jak zobaczą to nagranie, to będą się strasznie śmiali, po co on takie głupstwa robi. Przecież to jest oczywiste. Ale wydaje mi się, że to ma niezwykle ważne znaczenie dydaktyczne i pozwolę sobie właśnie zrobić dowód, że to nawet
przestrzeni euklidesowej ten wzór się przydaje. Czyli innymi słowy, mamy Laplacian, który w zmiennych kartezjańskich, no oczywiście jest takim, ale to ktoś powie, ojej, to jest strasznie skomplikowany zapis czegoś, co jest równe tyle. Ja twierdzę, że w dowolnym układzie współrzędnych wynik będzie taki sam, że to nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Dobrze, no to zrobimy to. Proszę Państwa, posłużę się może ścierką, bo ścierka to bardzo potężne narzędzie. I czyli tak, mam taki wzór, czyli mam rozmaitość riemannowską lub pseudo-riemannowską, to wszystko jedno i niezależnie od tych wszystkich mądrych rzeczy, któreśmy tu wprowadzali, można powiedzieć, zdefiniuję sobie taką operację różniczkową, nazwę ją sobie Laplacian F. No, mianowicie weź tensor metryczny, weź jego wyznacznik, weź macierz odwrotną i oblicz sumę tych wszystkich pochodnych. I to jest definicja, która nie zależy od wyboru układów współrzędnych i zamierzam to udowodnić. Albowiem weźmy jakiś inny układ współrzędnych, czyli tak, mamy układ współrzędnych XK i mamy jakiś inny układ współrzędnych, który oznaczę YA. No i znam te układy współrzędne, w związku z tym znam macierze przejścia, te jakobiany i tak dalej. I obliczmy sobie analogiczne wyrażenie, które nie wiemy, czy jest równe temu, to jest cel mojego dowodu, ale zróbmy to samo w nowym układzie współrzędnych. Może tak napiszmy, G, to nowe, to G i J, to się równa D po DXI, D po DXJ, tak? A to nowa metryka GAB, no to się równa D po DYA, D po DYB i może zastosuję podwójny system zabezpieczeń, tyldę postawię, żeby się nie pomyliło, że to jest ta nowa macierz, G tylda, prawda? No i przypuśćmy, że ja zrobię analogiczny rachunek, to znaczy 1 przez ten wyznacznik tej macierzy G tylda razy D po DYA, a tutaj trzeba znów pierwiastek z tej macierzy G tylda razy GAB D po DYAF. No i pytanie, czy to jest równe, prawda? I ja chcę Państwu udowodnić, że niezależnie od tych wszystkich struktur abstrakcyjnych, to po prostu się zgadza rachunkowo, że to jest tyle samo. No dobrze. No to przede wszystkim, czemu to jest równe? No jak te Y przedstawimy w postaci DXK po DYA razy D po DXK, no to wyjdzie co? To tutaj wyjdzie DXK po DYA, to jest razy ten wektor. Powiedzmy, niech tutaj będzie KL, przepraszam bardzo. KL
to tu będzie K, a tutaj będzie też L. No i w związku z tym zamiast tego już będę miał D podejść w K. Teraz to przedstawię też w postaci DXL. Po DYB. No i teraz zamiast tego już będzie D po DYK, zamiast tego to już będzie D po DYB, czyli w końcu tutaj jest DKL. No czyli to jest iloczyn takich trzech macierzy, prawda? Najpierw macierz Jacobiego, potem stara macierz tensorometrycznego, i potem jeszcze raz macierz Jacobiego. No to teraz tak. To teraz ile wynosi wyznacznik z G tylda? No wyznacznik z G tylda, no to jest wyznacznik z iloczynu trzech macierzy, prawda? No to jest wyznacznik z tego, to jest to samo. To znaczy tak naprawdę to jest transponowane, prawda? Dlatego, że tutaj mnożymy przez... Tutaj K traktujemy jako drugi wskaźnik, a tu L jako pierwszy, więc tak, gdyby to chcieć zapisać w postaci iloczynu macierzy, to jest macierz Jacobiego razy G razy transponowana macierz Jacobiego, ale to jest tyle samo. Jej wyznacznik jest tyle samo, czyli to jest J kwadrat razy wyznacznik z G, prawda? Gdzie J to się równa wyznacznik z DXK po DYA z takiej macierzy. No to znaczy, że ten pierwiastek, no moduł jeszcze muszę napisać, to jest to samo, co było tu i jeszcze J wychodzi. No dobrze, no to piszemy. Czyli ten nowy Laplacjan, o którym chcemy udowodnić, że jest równy staremu Laplacjanowi, chcemy udowodnić, że to wszystko jedno, w jakim układzie współrzędnych my tę operację, no bo taki wzór, to można powiedzieć, że to jest pewna procedura, prawda? Procedura. Można to wrzucić na komputer, on nam wyliczy. No i chodzi o to, że chcemy pokazać, że ta procedura da ten sam wynik, niezależnie od tego, jaki układ współrzędnych użyjemy. No dobrze, no to będzie 1 przez J razy... Tak naprawdę to tu jest moduł, no, ale to nie ma znaczenia. Razy właśnie pierwiastek z tego starego G. Następnie no, napiszemy D po DYA, a tutaj wstawiamy tak. Znów J razy pierwiastek ze starego G. Teraz no, pokazałem, jak wygląda... Ach, przepraszam bardzo. Tutaj też tylda, żeby nie było wątpliwości, prawda? Bo to jest w tych nowych współrzędnych. No to teraz muszę... Tu pokazałem Państwu, jak wygląda transformacja, jak G tylda oblicza się, znając stare G i te macierze przejścia. No a macierz odwrotna, no to będzie iloczyn macierzy odwrotnych, prawda? Więc ja może już postaram się, to G jest takim tensorem, więc ja napiszę tak, że to jest D, YA po DXK, tutaj jest G stare K
i powiedzmy L, a tu jest D, Y, B po D, X, L. No pozwoliłem sobie tak w pamięci to zrobić, że o ta macierz, no to jest tyle. No dlaczego? Bo G to z górnymi wskaźnikami to jest iloczyn skalarny, to jest równe D, Y, A, iloczyn skalarny z D, Y, B. No to jak wyznaczymy różniczkę DYA przez stare, to wyjdzie DYA po DXK razy DXK. I tak samo to wyznaczymy przez nowe i zostanie w końcu iloczyn DXK, DXL, to jest to stare. No, dobrze. Mam nadzieję, że Państwo sobie ten rachunek zrobią, no ale to tak widać. No dobrze, jedziemy dalej. Teraz piszemy D po D, Y. O, błąd. Przepraszam bardzo, tutaj nie jest A, bo to jest A. I tak jak tutaj było L, a potem K, to tutaj oczywiście popełniłem błąd. Bardzo Państwa przepraszam. Tutaj jest to B. Prawda? Dobrze. D po D, Y, B. No tu jest moduł. No to ja może pozwolę sobie to zetrzeć, bo tu nie dopisałem modułu, ale prawda, jak są dwa moduły, to ja mogę po prostu to zlikwidować. No i będzie to samo. No bo naprawdę pierwiastek z tego i moduł, no to jest moduł z J razy pierwiastek z modułu, czyli i tu powinien być moduł. No jak jest dodatnie, to są dwa plusy, jak jest ujemne, to są dwa minusy, więc z powodzeniem mogę to ominąć, te dwa znaki modułu. No dobrze, no to teraz zacznijmy to jakoś poprawiać. Po pierwsze, proszę Państwa, o to coś to jest nic innego, jak D po DXL. Widać? No oczywiście, jak zróżniczkuję po D, to jest ten właściwie jedyny wzór z analizy, którym Państwa bez przerwy napastuję i który musicie znać, prawda? Że jak zróżniczkuję po Y-ach, a te Y-ki zróżniczkuję po X-ach, no to jest wzór na pochodną funkcji złożonej, prawda? Traktujemy f jako funkcję od y-ków, które z kolei od x-ów zależą. Czyli to jest wzór na pochodną superpozycji. Dobrze? I w związku z tym ja ten wzór przepiszę jeszcze tak, to już ten początek mogę sobie zetrzeć. Przepraszam bardzo, że tak sobie tutaj śmielę poczynam, ale ścierka to jest niezwykle ważne narzędzie, to zrobimy to tak, że to się równa, no 1 przez to J pierwiastek z G, D po D, Y, A. A teraz tak. Napiszę tak. J, to jeszcze wyniosę dalej, D, Y, A po D, X, K. A teraz napiszę pierwiastek z G, D po D, X, L, F. Zaraz. Przepraszam bardzo. Przecież jeszcze zapomniałem tensora metrycznego. G, K, L. No i teraz dopiero D po D, X, K, F. No to proszę Państwa,
Jakby tego nie było, no to już by było nieźle, prawda? No ale to jest. W związku z tym możemy teraz to różniczkowanie po Y, no potraktować jako pochodną iloczynu, prawda? Rozłożymy sobie to na dwie części. No to tak, na oko widać, że jak to zróżniczkuję, jak to zostawię, a ten operator przyłożę do tego, to tak, po pierwsze, joty się uproszczą. Po drugie, będzie dya po dxk razy d po dya, to wyjdzie d po dxk, a to akurat wyjdzie k, a tutaj zostanie to samo, co tu jest, prawda? No tu jest, zaraz, co tu jest? Tutaj jest L. No tu, trochę niezręczny jestem, bo zręczny wykładowca to tak celuje, żeby mu się zgodziło. Mi tu wyszło K zamiast L, a L zamiast K, ale Państwo wiecie, że to jest to samo, bo można przechrzcić K na L i będzie to samo, prawda? Czyli jeśli tym operatorem zadziałam na to, a to wyjdzie przed ten operator, to wyjdzie nam dokładnie ten Laplacian F, prawda? Jeszcze raz, bo to wyjdzie na zewnątrz, to J się uprości, no pierwiastek z G zostanie tak jak był, a teraz to pomnożone przez to różniczkowanie to mi da właśnie D po DXK. A następnie pod różniczkowaniem wyjdzie to, a tutaj wyjdzie D po DXL. Czyli dokładnie to samo, z tym, że zamienioną rolą K i L. No dobrze, czyli to jest, proszę Państwa, ten pierwotny Laplacian F, no ale jeszcze zostanie drugi człon, prawda? Bo to dostaliśmy, jak to różniczkowanie uderzyło na tę połówkę, a tę wynieśliśmy. No to jeszcze trzeba na odwrót, tak? Czyli plus. No i teraz tu będzie mnóstwo różnych rzeczy. Pozwolę sobie nonszalancko ich nie wypisywać, a zostanie d po dya, a tutaj jest J, D, Y, A po D, X, K. O. I proszę Państwa, o to coś, to jest równe tożsamościowo zeru. Zaraz Państwu powiem dlaczego. A tutaj stoi no kupa różnych rzeczy, prawda? W szczególności o to stoi, no akurat ten pierwiastek z G się uprości, no J będzie, jeszcze to stoi, pierwsze pochodne, no wszystko jedno. W każdym razie coś tam stoi tutaj, co ma notabene wskaźnik K tutaj, prawda? Wskaźnik K tutaj jest, to jest ten wskaźnik i się sumuje z tym wskaźnikiem K. Ale to jest równe 0 dla każdego k. To jest równe 0 dla każdego k. Dobrze. Czyli proszę Państwa, żeby mieć dowód, to muszę udowodnić taki lemat. Dla każdego ojej, Państwo mi wybaczycie, bo K przed chwilą to nie był, to była K forma, czyli jak było 5, to znaczy chodziło o K formę, a teraz K i L to są wskaźniki, które biegną, ojej, bardzo Państwa przepraszam, no ale trudno. Liter
w alfabecie nie jest tak duża, więc się powtarzają te litery w różnych funkcjach. Dobrze, dla każdego, no tak, powinienem IJ tutaj zastosować, ale trudno, już tak jest. No. Dla każdego K równy od 1 aż do N zachodzi taka tożsamość. D po D, Y, A, a tutaj jest J, D, Y, A po D, X, K. Może zamiast tego J to wpiszmy to, co tam było, proszę Państwa, czyli to jest wyznacznik D, X, K po D, Y, aha, no to nie, nie mogę K. I po DY C, tak? Albo na, no tak, C, o takiej macierzy. To jest tożsamościowo równe 0. No więc proszę Państwa, jak to udowodnić? No można zamknąć oczy, zacisnąć zęby, no i liczyć. No i się poupraszcza. To jest taka tożsamość. Ale można troszkę inteligentniej. Mianowicie, weźmy sobie, proszę Państwa, taką formę różniczkową. Weźmy sobie, czyli tak, dowód. Weźmy sobie formę różniczkową alfa n minus 1 równa się d po dxk, a tutaj dx1 aż do dxn. Prawda? Czyli to jest taka forma różniczkowa, że z tej najwyższego rzędu wyrzuciłem numer K. No i to wyrzuciłem. No proszę Państwa, ile to jest D alfa N minus 1? No to przecież jest tożsamościowo 0, bo tu nie ma żadnych współczynników. Jak różniczkujemy, na przykład w czterowymiarowej przestrzeni, ile to jest alfa, na przykład gdy K wezmę 2? No to jest dx1 razy dx3 razy dx4, tak? No to różniczka tego zewnętrzna jest równa 0. Ale we współrzędnych napiszmy tę samą formę we współrzędnych y. No to co to jest? To alfa, taż właśnie forma, no to przeprawiamy wszystkie x na y, prawda? To d po dxk to jest nic innego jak d po dya razy dya po dxk. Prawda? Tośmy przeprawili. A teraz tu jeszcze trzeba czyli ten wektor mnożymy przez tę formę. A ta forma to jest nic innego jak właśnie wyznacznik dx po dy. Może tu nie będę pisał czego. I tutaj dy1 aż do dyn. Czyli co to jest? To jest, proszę Państwa, tak. Czyli to jest ten j, czyli to jest ten j razy dya po dxk. K jest ustalone, prawda, bośmy wybrali tutaj jakieś K,
bo my dowodzimy, że to jest równe 0 dla dowolnego k. K wybieramy jakoś. A następnie jest d po dya wyrzucony z wszystkich, oj, przepraszam bardzo, dy1 i tak dalej aż do dyn. To są te współczynniki, prawda, w tej formie. W związku z tym, jak my obliczymy pochodną zewnętrzną, no to co? Tutaj a priori musimy to różniczkować względem wszystkich możliwych y-ków, ale i dostawiać ten możliwy y. Ale jedyny wyraz, który przeżyje, to ten, kiedy my to różniczkujemy właśnie po dy, po dya, prawda? Bo jak tu brakuje piątego, to jak my będziemy różniczkowali po pierwszym, drugim, trzecim, siódmym, ósmym i dostawiali właśnie te y, to już jeden taki y był, prawda? Tutaj pierwszy był, to jak ja to różniczkuję po pierwszym i dostawię dx1, to będzie 0. Jedyny, który nie zniknie, to taki, że różniczkuję właśnie po tym dy, którego tu nie ma. No dobrze, czyli to jest dA, no dobrze, chciałem napisać tak w skrócie, niech będzie d po dya, no tego j razy dya po dxk i wstawiam tutaj dy, no i potem on wróci na swoje miejsce, prawda? Jak on był zamordowany, to trzeba go było podprowadzić do rzeźni, żeby ta maszynka go zabiła, a teraz dopisuję tutaj dya i z powrotem go odprowadzam na jego właściwe miejsce, więc nie będzie żadnego minusa. No i tutaj razy dx1 aż, i tutaj są wszystkie, prawda? Dyn, bo tu brakowało, ale zróżniczkowaliśmy i dostawiliśmy dya. No i proszę Państwa, to, a my wiemy, liczyliśmy we współrzędnych x, że to jest równe 0, a już udowodniliśmy, że różniczkowanie dane tym wzorem, jak to zawsze robimy, nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Ten dowód już był. W związku z tym o ten współczynnik jest równy 0, koniec, kropka, o to właśnie chodziło. Dobrze. Bardzo jestem sfrustrowany, bo przyznam Państwu szczerze, że zamierzałem ten dowód zrobić nie na poprzednim wykładzie, tylko sobie myślałem, jak szedłem 2 tygodnie temu na wykład, to sobie powiedziałem, no właśnie, to zrobię ten dowód. No i go nie zrobiłem, bo musiałem coś tam Państwu... Także mi się to strasznie przedłużyło, ale mam wrażenie, że czasu nie zmarnowałem. Jeszcze niech się zastanowię, co ja bym mógł dzisiaj, ale już dzisiaj to chyba tak dużo nie zrobię. Dobrze, może pozwolę sobie teraz jeszcze, to już dosłownie ostatnie minutki tego wykładu. Proszę Państwa, w XIX wieku takie operatory wprowadzono, mianowicie operatory niezmiennicze. No więc tak, po pierwsze, gradient. Co to jest gradient funkcji f? To jest po prostu różniczka, no z
podniesionymi, bo różniczka to jest kowektor i z tego się robi wektor. No to to jest proste, Państwo na pewno już to słyszeliście kiedyś i tak dalej. Czyli może tak napiszę, co to jest gradient jako operator, to jest superpozycja takich operatorów, różniczkowanie oraz to podnoszenie wskaźników, prawda? O, taka definicja. Teraz dywergencja też jest ważna. Co to jest dywergencja? Dywergencja działa na wektorach, a następnie z nich robi liczby, czyli skalary. Dywergencja pola wektorowego. To jaka to jest definicja? To najpierw bierzemy taką n-1 formę, która polega na tym, że z formy objętości, to jest forma objętości, czyli żeby to miało sens, to musi być forma objętości, tak? To znaczy jest metryka i ta orientacja, żeby ten napis miał sens. Więc to jest n-1 forma, prawda? Z n formy coś tam wyrzucam, to jest wektor, no i zostaje n-1 forma. Następnie różniczkuję zewnętrznie, to dostaje n formę, a następnie po to, żeby, czyli to jest taka naturalna reprezentacja, po to, żeby dostać z tego skalar, no to biorę znów gwiazdkę Hodge'a, prawda? Biorę znów gwiazdkę Hodge'a. No i teraz widać, że tutaj orientacja występuje dwa razy. Także mimo, że na początku możemy być sfrustrowani, bo nie wiemy, czy ta przestrzeń jest zorientowana, czy nie jest, mianowicie, no tu jak zmienimy orientację, to omega się zmieni na przeciwną, ale też i gwiazdka się zmieni na przeciwną. Więc widać, że to nie naprawdę nie zależy od orientacji. No dobrze, to już nie będę więcej Państwu kradł tego czasu, mimo że naprawdę w tej dziedzinie to jakieś mam kleptomańskie zapędy. Jak są pytania, to chętnie odpowiadam, a jak nie, to będziemy kończyli. Bardzo mi zależy, proszę Państwa, żebyście ten dowód na współrzędnych zrozumieli i prześledzili, bo to moim zdaniem jest taka, że tak powiem, matka wszystkich rachunków z geometrii różniczkowej, które fizyk będzie żmudnie wykonywał, jak chce cokolwiek w fizyce teoretycznej zrobić. On jest oczywiście prosty, ale właśnie tak trzeba. Bardzo mi na tym zależało, no i to zrealizowałem. No to wobec tego dziękuję, do widzenia.